Wiec skończył się. Robotnicy rozeszli się na swoje stanowiska. Urzędnicy udali się do biur, samochody zaczęły wyjeżdżać za bramę. Sasza wypełnił kartę drogową i również wyruszył. Tego dnia dostał skierowanie do fabryki mebli. Woził na dworzec stoły i krzesła. Meble były pakowane do wielkich skrzyń. Za szpar między deskami sterczały wióry. Ładowacze pracowali bez żadnych urządzeń mechanicznych. Nie śpieszyli się. Sasza nie ponaglał ich. Nawet nie wysiadł z szoferki. Siedział z głową na rękach złożonych na kierownicy. Wczoraj nie wystąpił w obronie artyomkina. Dziś głosował za karą śmierci dla ludzi, których przez całe swoje świadome życie szanował i którzy właściwie nie byli sądzeni. Jutro. Co będzie jutro? Pewnie to samo, co i dziś. Miał rację Wsiwołoc Sergiejewicz. Podniósł rękę. Pan nie upadnie tak nisko, mówił Swiewołoc Sergiewicz, żeby wytykać kogoś palcem i nazywać go wrogiem. Ale iść noga w nogę za wszystkimi będzie pan musiał, czy pan chce, czy nie. Tak też się stało. Zmuszono go do tego, żeby dołączył do szeregu, żeby równał krok. Dawniej robił to dobrowolnie, święcie wierzył, że kto nie jest z nami, ten przeciw nam. Dziś już tak nie myśli, ale maszeruje, równa krok, głosuje ze strachu, z tchórzostwa. Świadomy tego, że głową muru nie przebije. To, co dzieje się dzisiaj, jest nieuchronną konsekwencją tego, co działo się wtedy. Wtedy on sam żądał od innych triumfalnego kroku. Dziś żądają tego od niego. Powinien był zostać przewoźnikiem, obsługiwać prom na jakiejś rzeczce, żyłby sobie, nie czytając gazet, nie słuchając radia. Od czasu do czasu dzwoniłby do matki. Przewoźnicy pewnie nie muszą podnosić rąk. A zresztą, kto wie! Może ich również ściągają do jakiejś bazy i każą podnosić rękę? Wszyscy są związani jednym powrozem, i ci silni i ci słabi. Wielomilionowy kraj, rozśpiewany, rozwrzeszczany, wyklinający wymyślonych wrogów i wysławiający swoich własnych oprawców. Stado pędzi z obłędną prędkością i ten, kto zwolni kroku zostanie rozdeptany. Ten, kto się zatrzyma, zginie. Trzeba pędzić naprzód ile tchu w piersiach i beczeć na całe gardło, bo na tych, co milczą, spadnie krzyczący bicz. Niczym nie wolno się wyróżniać. Trzeba bezlitośnie deptać powalonych, odsuwać się od tych, których dosięgła pętla łowcy. I krzyczeć. Krzyczeć, krzyczeć, żeby zagłuszyć w sobie strach. Triumfalne marsze bojowe żwawe pieśni to jest właśnie krzyk teraz i on należy do tego stada teraz i on musi pędzić naprzód i wrzeszczeć ile sił w płucach deptać tych co upadli odsuwać się od tych których dosięgła pętla łowcy i krzyczeć żeby zagłuszyć w sobie strach ładowacz zabębnił w szybę kabiny hej tam zasnąłeś? Gotowe, wal na towarową. Oglądając wieczorem jego kartę drogową, dyspozytor pokręcił głową. Tylko cztery rejsy? Ładowali wolno. Trzeba było spisać protokół. Akurat ci podpiszą. Na podwórku w pobliżu garażu stał gleb. Na widok saszy pomachał ręką i kiedy Sasza wprowadził samochód pod myjnię, podszedł do niego. Uszanowanie brachu. Cześć. Sasza wyszedł z szoferki, odkręcił kran, podniósł szlauch i skierował strumień wody na skrzynię. Co dziś robisz? zapytał Gleb. Nic. Może gdzieś wyskoczymy? Zmordowałem się, pójdę spać. Wypilibyśmy po kielichu. Nie mam pieniędzy. Ja mam. Gleb czasem płacił za siebie ale nigdy się nie zdarzyło, żeby komuś fundował. – Wziąłeś procenty z banku? – Zgadza się. – Dokąd pójdziemy? – Może do Silgera. Sasza popatrzył na niego zdumiony. – Selger to jedyna w mieście restauracja zasługująca na tę nazwę i ceny tam odpowiednie. – Wpuszczą mnie w takich butach? – Ze mną nawet na bosaka cię wpuszczą. A za co takie honory? Oni już wiedzą za co. Gleb był dzisiaj poważny. Nie uśmiechał się, tylko raz powiedział brachu, ale miał ochotę się zaprawić. Było to widać po oczach. Zamówili butelkę. Może łupniemy sobie po kotlecie, zaproponował Gleb. Kotlety tu robią niezłe. Jak każesz? Gleb był tu rzeczywiście znany. – Pracowałem tu – wyjaśnił. – Grałem w orkiestrze, na pianinie. Potem mi się znudziło. Wszystkie wieczory zajęte. Wypili, zakąsili. – Do Ludmiły zaglądasz? – Dawno jej nie widziałem. – Dlaczego? – Sasza wzruszył ramionami. – Jak to dlaczego? Tak się składa. Wstąpię do kawiarni na kolację, to ją widzę. Nie wstąpię, to nie widzę. To fajna dziewucha, swoja, z kośćmi i świdruje w twoją stronę. Tyle, że... Popatrzył na Saszę wymownie. Tak, między mężczyznami. Mów. Ma kogoś, rozumiesz, w Moskwie. Ważna figura. Zamieniają mieszkanie. Jak zamienią, ludkę zabierze do siebie. To dla niej jakaś perspektywa, uważasz? No cóż, to wspaniale, powiedział Sasza szczerze. Cieszę się za nią. I rzeczywiście dobrze życzył ludzie. W Moskwie łatwiej jej się będzie zgubić. A w ogóle mogłaby mu to sama powiedzieć. Tylko mnie nie zdrać, ostrzegł Gleb. Okej, okay. szczerość za szczerość. Ja naprawdę bardzo się za nią cieszę. Ale do ciebie odnosi się bardzo dobrze. Gleb znów napełnił kieliszki. I nie tylko dlatego, że nosisz portki. Mam dla ciebie dużo serca. Skąd wiesz? Zauważyłem. Tak, przyznał Sasza. Łączą nas dobre stosunki. A jej koleżankę, Lizę, znasz? Jaką znowu Lizę? Ponoć pracuje w milicji. Nie mam pojęcia. Dlaczego raptem zaczął mówić o Elizawiecie z działu paszportowego? Co się za tym kryje? Zapytał przypadkiem czy nie przypadkiem? Gleb odwrócił oczy. Spojrzał na boczne drzwi. Na salę weszło trzech muzykantów w białych koszulach, w czarnych muszkach, w czarnych lakierkach. Na widok gleba skinęli przyjaźnie głowami. Dawni koledzy, wyjaśnił gleb. Benia, Siemion i Andrzej. Dobrzy muzycy, ale taki ich już los. Wskazał na butelkę. Sam rozumiesz. Klient zamawia kawałek, daje piątaka albo i dziesiątaka. Ruski człowiek lubi się postawić. Jeden zamawia walca, drugi kamaryńskiego, trzeci lezginkę. Idzie w prysiudy. Muzykanta częstuje, jak mu odmówić? Co, nie chcesz się ze mną wypić? I poszło: chcesz czy nie chcesz, pijesz. A potem do domu pełzniesz na czworaka. No, jak nasza primadonna. W bocznych drzwiach pokazała się drobna tleniona blondynka w długiej sukni, i uśmiechając się weszła na estradę. Rozległy się oklaski. Wciąż uśmiechnięta kobieta skłoniła się. Posłała dłonią całusa. Miała kiedyś głos, miała. Do butelki wprawdzie nie zaglądała, ale ćpa. Na razie trzyma się w restauracji, ale niedługo pewnie pójdzie do chóru. Orkiestra zagrała piosenkę z filmu Świat się śmieje. Idziemy z pieśnią w słoneczny daleki świat. Sasza znał już tę piosenkę. Teraz znał już ich sporo. Słuchał przez radio. Piosenka tego a tego z filmu takiego a takiego. Obejrzał wszystkie filmy nakręcone przez trzy lata, które przesiedział w mózgowie. Młodość Maksyma. Trzej towarzysze ostatni tabor, siedmiu wspaniałych, cyrk, dzieci kapitana Granta, poszukiwacze szczęścia i najnowsze bez posagu powrót Maksyma. Okazało się, że wszystkie nieznane mu piosenki pochodzą z filmów. Teraz już nie da się złapać. Na sali było głośno, ludzie tańczyli foxtrotę i tango, tańczyli na ogół źle, ale orkiestra nie milkła ani na chwilę. Przyniósłbyś nam kilka małosolnych ogóreczków. Zwrócił się gleb do kelnera. No jazda! powiedział, kiedy kelner przyniósł ogórki i znowu napełnił kieliszki. Jakiś taki smętny dzisiaj jestem. Zwrócił się do Saszy. Ja wręcz przeciwnie, to ty wyglądasz tak, jakby cię coś gryzło zauważył Sasza. Wydawało mu się, że w oczach gleba dostrzegł cień niepokoju. Stawia chyba nieprzypadkowo, pomyślał. Gleb po raz pierwszy tego wieczoru roześmiał się. <laughs> no cóż, przystąpimy do rzeczy. Mam dla ciebie propozycję. Siemion Gregoriewicz, mój baletmistrz, wybiera się na występy gościnne na prowincję, gdzieś do Azji, oświecać tubylców. Mnie angażuje na employ pianisty i harmonisty, ale potrzebny mu jeszcze asystent. Chcesz jechać? Hmm, – Ciekawe – powiedział Sasza. – Co jak co, ale to by mi nigdy nie wpadło do głowy. – Zastanów się. – Ale on potrzebuje raczej asystentki niż asystenta. – Asystentkę już ma. Pojedziemy oficjalnie przez biuro koncertowe. Ma tam znajomego. Wszystko załatwione jak należy różne tam podpisy, procenty i w dowodzie osobistym pieczątka zarejestrowany w biurze koncertowym. Ty masz pojęcie, brachu? Sasza zamyślił się. Marzył o tym, żeby zostać przewoźnikiem na promie, a tu czułby się jeszcze mniej skrępowany miałby więcej z powody. Ale przewoźnik to jest coś. Tam zarabiałby na chleb, może niezbyt efektowną, ale jednak uczciwą pracą, tak jak zarabia tu. A tańce to chałtura. Spryciarze w rodzaju Siemiona Grigoriewicza strzygą głupie owieczki, zbijają force. Na bazie siedzi co prawda pod lupą, ale kto powiedział, że baletników też nie trzymają pod lupą? Ich też pewnie spędzają w jednym miejscu, ale przecież go nie ruszą. A gdyby musiał opuścić Kalinin i urządzić się na nowym miejscu? Będzie to wyglądało naturalnie. Pracował jako kierowca i chce pracować jako kierowca. A tak to były nauczyciel tańców nowoczesnych? Eh, eee, śmieszne. Od dzisiejszego dnia, kiedy podniósł rękę na wiecu, poddał się losowi. Oto czego dożył. Opór nie ma sensu. Pozwolą mu pracować. Dobrze. Znowu go przymknął? To trudno, to będzie siedział. Złamali go. Nie będzie umykał jak zając, gubiąc ślady. I tak go dopadną i przycisnął nosem do ziemi. Orkiestra tymczasem nie przestawała grać. Piosenkarka, skończywszy z popularnymi piosenkami z filmów, przeszła na repertuar szulżenki i Edith Utiosowej. Goście dalej tańczyli. Nie gleb. Odezwał się. Ja się do tego nie nadaję. Mam zawód, mam robotę, gdzie ja będę się pchał do jakichś tubylców? Podoba ci się w Kalininie? Podoba mi się. Dlaczegożby nie? Sympatyczne miasto. Daj spokój, Saszka. Do kogo ty mówisz? Sympatyczne miasto. A Moskwa nie jest sympatyczna? Sasza popatrzył mu w oczy. Co chcesz przez to powiedzieć? Dobra, jesteśmy przyjaciółmi, czy nie? Przecież ty masz minus. Kto ci powiedział? Cóż za różnica, Leonid mi powiedział. Sasza pogrzebał widelcem w talerzu. Wyłowił kawałek smażonego kartofla, włożył do ust. Załóżmy. No i co z tego? Apatję jakby ręką odjął. Jasne. Gleb proponuje mu wyjazd z powodu minusa. Dlaczego? Wykonuje polecenie Leonida? Jeśli go wsadzą, przyczepią się do Leonida. To on przyjął Saszę na bazę. Upierał się, żeby go przyjąć. Teraz chce, żeby Sasza się zwolnił i nie będzie sprawy. No to co? powtórzył. To co, że mam minus. Nie ja jeden mam minus. Takich jak ja w kalininie od groma. Brachu, uśmiechnął się Gleb. Czego się gorączkujesz? Byłeś karany? Tak. Dzisiaj masz robotę, jutro cię przegonią. Dostałeś minus. Dzisiaj Kalinin nie jest objęty zakazem, a jutro będzie. A ja ci proponuję życie nieco spowodniejsze. Takie jak twoje? Powiedzmy, ty przecież nie umiesz rysować, nie grasz na pianinie. Tak, takie jak moje. Teraz z tańców można żyć, że daj Boże. Kiedy macie zamiar wyjeżdżać? Za jakieś trzy dni. A dokąd konkretnie? Jeszcze dokładnie nie wiemy. Gleb uchylił się od odpowiedzi. Saszę nagle olśniło. Ty też masz minus? Skąd ci to przyszło do głowy? Za co dostałeś minusa? Przestań się czepiać, warknął gleb. Myślisz, że Siemion Grigoriewicz też ma minus? Albo Nonna? Jego asystentka? Myślisz, że jak ktoś jedzie na zarobek, to od razu musi mieć minus? Znowu zaczął się uśmiechać. Oj, dziwak z ciebie, Saszka. No cóż, nie, to nie, machnął ręką Sasza. Ale ja nigdzie nie pojadę. Chodź, dopijemy. Dokończyli butelkę i poprosili o rachunek. Sasza zapłacił połowę. Gleb nie oponował. Gleb to papla, gaduła, ale mimo wszystko należałoby sprawdzić, co konkretnie powiedział mu Leonid. Niebawem nadarzyła się okazja. Na tablicy honorowej wywiesili listę przodowników za maj i czerwiec. Saszy tam nie było. Dlaczego mnie tutaj nie ma? Zapytał Gleba. Nie rozumiesz, czy jak? Słuchaj, Leonid, może powinienem się zwolnić. Popatrzył badawczo w twarz Leonida. Gleb był ponury, chmurny, ale z twarzy coś tam można było wyczytać. Zwolnić się? Leonid uniósł brwi. Dlaczego? Kiwnął na tablicę. Tak bardzo ci na tym zależy? To dyskryminacja, rozumiesz? Wciąż tylko cegła, cegła dobrej roboty mi nie dają. Leonid wzruszył ramionami. No, to już sam musisz sobie załatwić. Sam musisz się dogadać, z kim trzeba. Dyskryminacja, roześmiał się. Daj spokój, wszystko się ułoży. Zwalniać się? Myślisz, że gdzie indziej będzie lepiej? Nie sądzę. Mówił szczerze, czyli, że żadnego polecenia glebowi nie dawał. Gleb zaczął tę rozmowę z własnej inicjatywy. Chciał go zwabić do Siemona Grigoriewicza, Świnia z Niego. Mógłby to zrobić otwarcie, a nie spekulować na minusie. i jeszcze udaje przyjaciela. A może dowiedział się czegoś skąd inąd? — pytał o ludę, o Elizawietę. Ale gdyby groziło jakieś niebezpieczeństwo, Luda pierwsza by go ostrzegła. Nie. To inicjatywa gleba. Wybierają się z Siemionem Grigoriewiczem na chałturę. Potrzebny im dodatkowy człowiek, asystent, jak się to u nich nazywa. No i Gleb podjął się go namówić. Sasza znowu pracował przy cegle. Do fabryki mebli już go nie posyłali. Nie wykonał planu. Niech haruje na cegle. Dyspozytor policzył kursy, podpisał kartę drogową. Podał Saszy niebieską kartkę. To dla ciebie. Było to zawiadomienie, że jutro o dziesiątej rano ma się stawić z dowodem osobistym w rejonowej komendzie milicji. Wypadku nie miał. Żadnego wykroczenia drogowego nie popełnił. Zresztą wtedy wzywaliby go gdzie indziej. Co to może być? O co chodzi? A skąd ja mam wiedzieć? Odpowiedział dyspozytor. Przychodzili z milicji, kazali pokwitować w książce. Przecież spóźnił się do pracy. To trudno, może jakaś mobilizacja, ale jaka? Siewy już za nami, dożniw jeszcze daleko. W domu znalazł takie samo zawiadomienie. Przychodził posterunkowy, powiedziała staruszka. Zostawił zawiadomienie, kazał mi pokwitować w książce. Pytam się go, cóż on takiego nabroił? Chłopak spokojny, nie pije, a on na to Wszyscyście niepijący, znamy was. Jutro, punktualnie o dziewiątej, ma się stawić z dowodem. Spakować się, na wszelki wypadek. Ale jaki wypadek? Gdyby chcieli go aresztować, przyszliby do domu. Może przewąchali, że dostał dowód poznajomości, dobrali się do Elizabety. Nie, to niemożliwe, Yoda by wiedziała. Wyjechać natychmiast, zaraz, dzisiaj. Na nowym miejscu zaczną się nowe komplikacje, gdzie zaświadczenie z poprzedniego miejsca pracy. Dlaczego w dowodzie nie odnotowano, że się zwolnił, gdzie pieczątka z biura meldunkowego podejrzane papiery, z takimi papierami ani go nie przyjmą do pracy, ani nie zameldują. Jak jednak mocno jest oplatany obywatel radziecki wszystkimi tymi papierkami, zaświadczeniami, dokumentami i nigdzie przed nimi nie ucieknie. No cóż, trzeba będzie iść na tę milicję. Niech się dzieje wola Boga. Kiedy nazajutrz poszedł na milicję, zastał tam już sporo ludzi. Tłoczyli się w korytarzu, stali na ganku. Okazało się, że Kalinin został objęty przepisami meldunkowymi i wszyscy, mający jakieś haki w dowodach, obowiązani byli opuścić miasto w przeciągu 24 godzin. Nie spodziewał się, że w Kalininie mieszka aż tylu ludzi, których to zarządzenie dotyczy i to w jednej dzielnicy. Tłum ustawił się w trzech kolejkach, według liter alfabetu od A do G, od H do M, od N do Z. Zajął miejsce w odpowiedniej kolejce. Minęła cała godzina, nim dotarł do barierki, za którą siedzieli pracownicy milicji. Lejtnant obejrzał dowód. Pod pieczątką zameldowany postawił drugą, wymeldowany. Znalazł nazwisko na liście. Odhaczył. Proszę podpisać. Z tyłu napierał tłum. Sasza ledwie zdążył przeczytać: zawiadomienie w sprawie obowiązkowego wyjazdu z miasta Kalinina. I złożył podpis obok swego nazwiska. W pracy dostaniecie odprawę. Powiedział lejtnant. I zaświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę w związku z wydaleniem z Kalinina. Administracja została powiadomiona. W razie nie stosowania się do polecenia zostaniecie pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Następny. Z milicji pojechał na bazę. Tam już rzeczywiście wiedzieli. W biurze dostał kartę obiegową. Poszedł z nią do garażu, przekazał mechanikowi. Homutow. Nic nie sprawdzał. Podpisał obiegówką i powiedział tylko. Nie zagrzałeś u nas długo miejsca. Potem jeszcze podpis magazyniera, potem dyspozytora. Wszystkie dokumenty służbowe już zdał. Potem związek. Pożyczki w kasie zapomogowo-pożyczkowej nie brał. I wreszcie. Ostatni podpis. Leonida. Leonid zapytał chmurnie. I dokąd teraz? Nie mam pojęcia. Z podpisaną kartą obiegową poszedł do działu finansowego, gdzie już na niego czekało 78 rubli 24 kopiejki, w tym 29 rubli 23 kopiejki za niewykorzystany urlop. Sekretarka postawiła w dowodzie pieczątkę. Zwolniony dnia takiego a takiego. Wystukała na maszynie zaświadczenie. Że Sasza pracował na bazie jako kierowca. Żadnych wykroczeń nie popełnił. Zwolniony w związku z wyjazdem z Kalinina. Sekretarka wręczyła mu zaświadczenie: nie patrzyła na niego. I w ogóle nikt z kim tego dnia zetknął się na bazie nie patrzył mu w oczy. Tylko mechanik Hutumow powiedział: Nie zagrzałeś u nas długo miejsca. I leonid zapytał: dokąd teraz? Pozostali nie powiedzieli ani jednego ludzkiego słowa. Z bazy Sasza udał się wprost do gleba. Długo dobijał się do drzwi, ale nikt nie otwierał. Wspiął się na ogrodzenie i zobaczył ciotkę gleba, która krzątała się w ogródku. Sasza zawołał na nią, zapytał, gdzie gleb. Stara, mrużąc oczy, popatrzyła na niego. Nie ma go! Wyjechał! Dokąd? Nie wiem, może do Leningradu, a może gdzie indziej. Nie wiem. Obiecał, że napisze. Czy zabrał ze sobą harmonię? Harmonię? Staruszka zawahała się. Tak, chyba zabrał. A więc Gleb wyjechał z Siemionem Grigoriewiczem. Dopiero teraz Sasza zrozumiał, dlaczego Gleb proponował mu wyjazd. Dzisiaj Kalinin nie jest objęty zakazem. A jutro będzie, przypomniał sobie jego słowa czyli że gleb w jakiś sposób przewąchał, co się stanie. Dlaczego nie powiedział mu o tym otwarcie? Dlatego, że o takich rzeczach się nie mówi. Gdyby odpowiednie organy dowiedziały się, że gleb coś wie, nie puściłyby go, póki by nie powiedział, skąd ma tę informację. Akcję przygotowywano w tajemnicy, żeby wszystkich zaskoczyć i oczyścić miasto za jednym zamachem. Gleba ktoś musiał uprzedzić i zapewne dał słowo, że nikomu nie piśnie, dlatego mu nie powiedział. I szybko się uwinął z wyjazdem, żeby go nie wydalono, czyli że on również ma minus. A więc był karany, nie przyznał się. Nawet kiedy był na bani, trzymał język za zębami. Teraz Sasza żałował, że nie skorzystał z jego propozycji. Że nie zdążyłby załatwić formalności w bazie? Mógłby przecież jechać za nimi, dogoniłby, daliby mu adres. No i na początek miałby jakieś zajęcie, choćby tego asystenta, nauczyciela tańców nowoczesnych. A teraz dokąd on pójdzie? Znowu w włóczęga. Tak rozmyślając, wracał do domu. Szczególnych radości w Kalinie nie znał, ale miał swój kąt, dach nad głową, pracę. W tym mieście dopisywało mu szczęście. Spotkał ludę, Leonida, Michajłowa. Wrobił sobie dowód osobisty, legitymację związkową, meldunek. Wszystkie atrybuty egzystencji człowieka wolnego. A teraz. Znowu musi zaczynać wszystko od początku. Dali mu wytknąć kilka miesięcy. Podziękuj organom i wal dalej. Żeby ich ziemia pochłonęła. Dokąd teraz jechać? Chyba do Riazania. Tam mieszka brat Michaiła Jurewicza. A nóż mu pomoże. Rannym pociągiem do Moskwy przejść na dworzec Kazański i do Riazania. Do matki na razie nie zamierzał dzwonić. Ani z Kalinina, ani z Moskwy. Po co ją niepokoić? Zadzwoni z wiazania, powie, że się przeniósł, tu mu lepiej, wszystko w porządku. Po powrocie do domu oznajmił gospodyni, że nazajutrz rano zwalnia mieszkanie. Dlaczego? zainteresowała się gospodyni. Zmieniam pracę, czy nic wam nie jestem dłużny? Starucha pomamlała wargami. Chyba nic! Do pierwszego zapłacone! Czyli jesteśmy kwita. Spakował walizkę i plecak. Przybyło mu rzeczy. Niby nic szczególnego nie kupował, ale w walizce zmieściły się tylko zimowe rzeczy. Upchał wszystko. Kożuch, filcaki, sweter, buty, szalik, ciepłą bieliznę, rękawice. Na szczęście kupił kiedyś na targu plecak za psie pieniądz. Teraz wepchnął w niego prześcieradła, poszewki, paczkę z brudną bielizną. Obrósł wciuchy, myślał, że będzie żył tu wiecznie. Nie udało się. I w razaniu też się pewnie nie uda. Zaczną go pędzić z miasta do miasta. Szklankę, talerz i jeszcze jakieś drobiazgi zostawił gospodarzom. Sprawdził szuflady stołu, zajrzał pod łóżko. Popatrzył, czy czegoś nie zostawił. Na wierzchu zostało tylko mydło, szczoteczka do zębów, przybory do golenia. Rano musi się jeszcze zdążyć umyć i ogolić. Dochodziła ósma wieczór. Na dworze jeszcze świeciło słońce. W suterenie było już ciemno. Pod sufitem żarzyła się słabo żarówka. Zaraz wróci je gorycz. Wypiją na pożegnanie ćwiartkę. Potem poprosi o budzik. Ustawi go na piątą rano. Na szóstą zdąży na dworzec. Zaskrzypiały schody, trzasnęły drzwi wejściowe. Ktoś wszedł pośpiesznie. Ktoś obcy, nie gospodarz. Drgnęła zasłona zastępująca w jego pokoju drzwi i zobaczył ludę. Stała w milczeniu w swojej lekkiej perkalikowej sukience, w której latem pracowała w kawiarni. Widocznie przyszła prosto z pracy. Witaj, powiedział Sasza dobrodusznie. Co tak stoisz? Wchodź, siadaj! Przysiadła obok niego na brzegu żelaznego łóżka. Obróciła się w jego stronę i patrzyła w milczeniu. Co tak na mnie patrzysz? zapytał znowu tym samym dobrodusznym tonem. Dawnoś mnie nie widziała? Kiedy wyjeżdżasz? Jutro o ósmej moskiewskim pociągiem. Dokąd? wzruszył ramionami. Na razie, do Moskwy, w pociągu zdecyduję, gdzie dalej, może do Riazania. Elizawita jest świnia, nie uprzedziła mnie. A nawet gdyby uprzedziła, co by to zmieniło? Wyjechałbym wcześniej bez papierów, na nowym miejscu byłoby jeszcze gorzej. To prawda, przyznała. Przysunęła się do niego. W ciemności owionął go znajomy zapach. Pogłaskała po głowie. Ech ty nieboraku, znowu cię poniesie po świecie. Zabrała rękę. Jego rycz mówi do mnie. Mojego lokatora wezwali na milicję. Z początku myślałam, że to może w sprawach związkowych, ale potem jeden z naszych ludzi pracuje w kuchni i też ma w dowodzie haka. Nie przyszedł do pracy. Przyszedł o 12 i mówi. Zwalniam się. Wyjeżdżam. Jednym słowem wszyscy się dowiedzieli co i jak. Ja z miejsca do ciebie, a ciebie nie ma. Poleciałam do Liski. Tam palca nie ma gdzie wetknąć. Strasznie dużo ludzi wydalili. Tak, spore towarzystwo. Roześmiał się Sasza. Michajłowa już nie ma. Powiedziała nagle Luda. Jakiego Michajłowa? Sekretarza Komitetu Obwodowego? Tak. Zgarniają jak leci. Także może i lepiej, że wyjeżdżasz. Może. Innych twoich znajomych nie ruszyli? Nie, nie. Masz na myśli Angelinę? Przecież ona ma dowód w porządku. Ci, którym w trzydziestym roku odmówiono wydania dowodów w Moskwie lub Leningradzie, tu je dostali. I to czyściutkie, bez żadnych haków. Powiedziała z westchnieniem. Tak, wiem powiedział Sasza. Takich wypadków było dużo, ciągnęła Luda. Choćby Gleb Dubnin. Jego też przecież w 33 trzecim roku wyrzucili z Leningradu. Gleba? Za co? Jego matka ni to popówną, ni to szlachcianką. On też tutaj wyrabiał sobie dowód. To po co wyjechał? Chałtużyć. Widziałam się z Hanną. Powiedziała mi, Wyjechali do Ufy z Szemianem Grigoriewiczem, zarobią trochę forsy i wrócą. Ufa. Mieszka tam krewny ciotki Wiery. Już go nawet zawiadomiła. Rzeczywiście wyjechali do Ufy? Na pewno, powiedziała do Hanny. Pisz do mnie na pocztę centralną, na posteresant. Martwi się o swoją ciotkę, boi się, że może umrzeć. Dlatego prosił Hannę, żeby do niej zaglądała i w razie czego zadepeszowała do niego. Chwilę milczeli oboje. Potem Liuda ujęła jego rękę w dłonie. Nie gniewasz się na mnie? O co? Jak mógłbym się na ciebie gniewać? Odwrotnie. Słuchała z oczami wbitymi w podłogę. Potem uniosła głowę. Wiesz? Zaczęła się. Nie wiem, jak ci to powiedzieć. Jednym słowem, mam kogoś w Moskwie. To przyzwoity człowiek i kocha mnie. Niedługo do niego pojadę. Ufa mi, a ja go szanuję. Ty. Ty. to zupełnie co innego. Wtedy, w kawiarni, pierwszego wieczora, pamiętasz, jakby mi ktoś tyle wbił w serce. Potem u Angeliny, kiedy się zorientowałam, kim jesteś, wzięłam się w garść. Zrozumiałam, że w mojej sytuacji nie mogę się z Tobą wiązać. A w samochodzie, Leonida, kiedy sobie wyobraziłam, że nie wiesz gdzie się podziać, że nie masz dachu nad głową ani pracy, nie wytrzymałam. Myślę sobie, nigdy mi tego Bóg nie wybaczy. Chciałam się w ten sposób przed Bogiem usprawiedliwić. Nie porzuciłam bezdomnego w nieszczęściu, nie zostawiłam go na ulicy, i Bóg mi za to wybaczy, że odbieram dzieciom ojca. Sama wyrosłam bez ojca. Nie wiesz, jakie to straszne, a ja go im zabieram. Puściła jego rękę, wyjęła z kieszeni chusteczkę i wytarła oczy. Nie zwracaj na to uwagi, jestem zupełnie roztrzęsiona. Żal mi cię. Ale kiedy przyjęli cię do pracy i znalazłeś mieszkanie, powiedziałam sobie dość. Nie mam prawa. Podobałeś mi się i w ogóle. Ale nie mogłam oszukiwać tamtego człowieka. On mi ufa. A dzisiaj, kiedy się o tym dowiedziałam, rzuciłam wszystko i przyleciałam do ciebie. Myślałam, jak mu pomóc. Teraz Sasza ujął ją za rękę. Cieszę się, że przyszłaś. Nie darowałbym sobie, gdybyśmy się już nie zobaczyli. Gdybym ci nie zdążył powiedzieć, jak ci jestem wdzięczny za wszystko, co dla mnie zrobiłaś. Bez ciebie zginąłbym. Patrzył jej prosto w oczy. Nawet nie wiesz, jak bardzo chciałbym, żeby ci się powiodło, żebyś była szczęśliwa. Mówię to ze szczerego serca. Luda słuchała z napięciem. Znowu otarła zapłakane oczy. Dziękuję ci, Sasza. Dziękuję za dobre słowa. Ja też życzę, żeby ci się poszczęściło. Schowała chusteczkę. Chodź, pocałujmy się na pożegnanie. Wstała. Pocałowała go w usta, długo trzymała jego głowę w swoich dłoniach, patrząc mu w oczy. Potem opuściła ręce. No to żegnaj, Sasza, nie wspominaj mnie źle. Jeszcze raz życzę ci wszystkiego najlepszego. Pociąg wjechał na dworzec leningradzki, skąd przed pięcioma miesiącami odjeżdżał do Kalinina, żegnany przez matkę. Co go czeka w Ufie? Co będzie potem? Przeszedł przez plac. Pachniało rozgrzanym asfaltem, znany od dzieciństwa zapach moskiewskiej ulicy. Wydało mu się nagle, że zaraz spotka warię. Przecież zdarzają się takie cuda. Wpatrywał się w tłum, w twarze dziewcząt. Ale żadna nie była podobna do Warii. Potem nagle zobaczył ją przed sobą, tak. Towaria, jej figura, włosy, jej krok. Z zamierającym sercem przyspieszył, wyprzedził ją, obejrzał się. Niestety to nie była ona. Na dworcu kazańskim kupił miejscówkę teraz depesza. Stół zalany atramentem. Kałamasz prawie pusty, obsadka przywiązana sznurkiem do stołu. Stalówka nie chce pisać, drapie. Krzesła zajęte trzeba pisać na stojąco. Ktoś lekko dotknął jego ramienia. Drgnął. Waria. Odwrócił się. Niestety. Przed nim obwiązana chustką stała młoda cyganka. Daj rękę, sokoliku. Daj sobie powróżyć. Ja prawdę ci powiem. Nie, nie. Dziękuję. Pochylił się nad stołem i dokończył telegram. Ufa. Poczta Centralna, Posteresant, Gleb Dubinin. Przyjeżdżam 25. Pociąg numer 40, wagon 8, Sasza. KONIEC książki.